Dzień dobry Państwu, serdecznie Państwa witam. Dzisiaj odpowiadam na pytanie, konkretne pytanie jednego z naszych miłych subskrybentów, który zadał konkretne pytanie. Jak czytamy, jest tutaj totalny kłamco, podaj werset z Biblii, że pierwszy dzień tygodnia, dzień roboczy, święto pogańskie, niedziela, jest nazwany Dniem Pańskim. No więc jest to oczywiście pytanie zawierające w sobie manipulacje, dlatego że nigdzie Biblia nie mówi, że Dzień Pański jest świętem pogańskim. Nie, ono nie jest żadnym świętem pogańskim. To jest Dzień Pański, Dzień Boży, dzień Pana Jezusa. I jest to niedziela, bo to jest pierwszy dzień po sabacie, dzień pierwszy po sobocie. I zatem podam werset z Biblii, gdzie pierwszy dzień tygodnia jest nazwany Dniem Pańskim. Werset ten znajdujemy właśnie w objawieniu Jana. Pierwszy rozdział, 10 werset. Jest to przekład współczesny Nowego Testamentu. Tam właśnie pewnej niedzieli doznałem zachwycenia w duchu i usłyszałem za sobą głos potężny jak dźwięk trąby. Co to jest za przekład współczesny? Towarzystwo Biblijne informuje, że jest to przekład z 1991 roku, czyli dokonali tego przekładu specjaliści z brytyjskiego i zagranicznego Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Nie ma w Polsce lepszej grupy tłumaczy niż to towarzystwo. Na temat tego przekładu dowiadujemy się, że Nowy Testament, nowy przekład z języka greckiego na współczesny język polski został wydany w 1991 roku przez brytyjskie i zagraniczne Towarzystwo Biblijne w Polsce. W tłumaczeniu kierowano się zasadą ekwiwalencji dynamicznej, to znaczy starano się wiernie i dokładnie oddać sens oryginalnego tekstu greckiego w języku zrozumiałym dla każdego. Przekładu dokonał międzywyznaniowy zespół tłumaczy. Można powiedzieć, że to jest najnowszy, współczesny przekład. On oczywiście już teraz ma 30 lat, ale jest to nowoczesny przekład. A co z najstarszym polskim przekładem? Najstarszy polski przekład to jest oczywiście Biblia Brzeska. Zatem sobie otwieramy tłumaczenie. Wybieramy Biblię Brzeską. Zamykamy przekład współczesny. Objawienie, pierwszy rozdział, 10 werset. I byłem zachwycony od ducha w dzień niedzielny i słyszałem za sobą głos wielki jako trąby. Czyli Biblia Brzeska, najstarszy polski przekład, który nie stosował nowoczesnej zasady ekwiwalencji, tylko po prostu był przekładem, który raczej miał ambicje być dosłownym przekładem. O Biblii Brzeskiej wiemy, że ona jest z 1563 roku. Pierwszy drukowany protestancki przekład całej Biblii na język polski. Drugi po katolickiej Biblii Leopolity z 1561 roku. Czyli tutaj jest informacja nie zgadzająca z tym, co powiedziałem przed chwilą, że to jest najstarszy przekład polski, ale to dlatego, że ja nie uznaję rzymskokatolickich przekładów jako przekłady i też ta Biblia Leopolity jako rzymskokatolicki przekład raczej nie jest czymś, co jest mi znane jako wiarygodny przekład. Stąd ta różnica, ale Towarzystwo Biblijne oczywiście uważa, że Biblia Leopolity z 1561 była wcześniejsza, mają do tego prawo, ja tak bym nie napisał.
Nazywany jest też Biblią Radziwiłłowską, ten przekład Biblii Brzeskiej, od nazwiska fundatora, księcia Mikołaja Radziwiła Czarnego, lub Biblią Pińczowską, od miejsca dokonania tłumaczenia. Tekst przełożono z języków oryginalnych hebrajskiego i greckiego oraz łaciny. Jest to pierwsze wydanie Biblii w języku polskim, w którym zastosowano numerację wersetów. I widzimy, że to jest przekład bardzo stary i tam mamy również dzień niedzielny. I byłem zachwycony od ducha w dzień niedzielny i słyszałem za sobą głos wielki jako trąby. Co jest jako dzień niedzielny w najstarszym przekładzie, który stosował najwiarygodniejsze metody przekładu, jak i we współczesnym przekładzie niedziela jako najnowocześniejszy sposób oddania tego słowa. Co jest w innych przekładach? Zerknijmy. Na przykład możemy sobie zajrzeć do Biblii Gdańskiej. Biblii Gdańskiej to słowo, które jest oddane jako dzień niedzielny. Byłem w zachwyceniu ducha w dzień pański. Czyli to jest to, co miałem udowodnić, że według Biblii dzień pański to jest niedziela. Dziękuję Państwu za uwagę.